prześladowana Polska cierpi, ale cierpieniem i prześladowaniem świadczy żyje. Nie historia to narodu, ale wieść o zgonie ofiary wielkiej, zamordowanej wśród chrześcijańskiego świata, wbrew sprawiedliwości, na pośmiewisko prawu Bożemu i ludzkiemu. Polska, mówiąc wyrazem Krasińskiego, wyaniela się, rozpromienia, uświęca. Nawracanie siłą, zdradą, terroryzmem odbywa się w biały dzień. Pędzą do cerkwi ludzi, zamykają. Gwałtem zmuszają do komunii i ogłaszają z nawróconych. Kasują samowolnie cmentarze, wywożą księży, niszczą ołtarze, wywracają krzyże. Albo ten fragment. Proszę bardzo, zaznaczyłam sobie specjalnie. Duchowieństwo katolickie ma oręż mocny, prawo i dyscyplinę kościelną, których siła może nie być obowiązująca dla Moskwy, ale jest dla kapłana katolickiego. Właśnie. No i co? Jak się księdzu podoba pisanie Kraszewskiego? No, takie pisanie to tak. Przecież to dokument historyczny. Przecie nie raz mówiłam, że Kraszewski wśród unitów się wychował. Unicy drlowcy zapisali tragiczną kartę historii naszej małej ojczyzny. Zapisali ją krwią i męczeństwem. Nie szukaliśmy daleko pięknych wzorów do wychowania i kształcenia młodego pokolenia. Nasi uczniowie to przecież spadkobiercy bohaterskich unitów. Ich postawa jest dla nas ponadczasowym wzorem do naśladowania. Jesteśmy tego świadomi i czujemy niezwykłą odpowiedzialność tej historycznej spuścizny. Wzorce, jakie zostały nam przekazane przez bohaterów sprzed 143 lat, nic nie straciły na swoje znaczenie. Ziemia, mogą cię wyczuć, ducha bez twego pozwolenia nigdy. Tak pisała w swoim pamiętniku hrabina Jadwiga Lubieńska, bohaterska obrończyni unitów. Święto patronów szkoły stało się już piękną tradycją, nie tylko szkolnej, ale i lokalnej społeczności. Ja chciałabym wprowadzić troszkę w nastrój dzisiejszego spektaklu. To jest 15 sztuka z kolei, napisana o unitach i nosi tytuł Unickie wołanie. Jest to w zasadzie kontynuacja rekonstrukcji numer 2, którą zaprezentowaliśmy w lipcu ubiegłego roku z okazji Światowych Dni Młodzieży. Pokazaliśmy w tej rekonstrukcji takich bohaterów Drelowa, którzy mieli świadomość, na jakiej ziemi żyją, i nieśli ze sobą unicką misję. Głównym bohaterem dzisiejszego spektaklu będzie ksiądz Karol Leonard Wajszczuk. Niezwykły człowiek, który znalazł się po I wojnie światowej na terenie parafii Drelów, został jej proboszczem i zrobił bardzo wiele dobrego. Wśród tych dobrych rzeczy przede wszystkim ta, że spisał zeznania unitów. Był świadomy tego, na jakiej ziemi się znalazł i spisał na biurku, które dzisiaj mamy na scenie. Najprawdopodobniej jest to biurko, na którym ksiądz Karol Wajszczuk spisywał zeznania świadków. Dzięki uprzejmości pana Czopińskiego z Międzyrzeca wypożyczył nam i mamy dzisiaj także. Ja mam wrażenie w ogóle dzisiaj, proszę Państwa, że ci wielcy drelowianie, o których za chwilę dalej powiem, z księdzem Wajszczukiem na czele, są dzisiaj z nami, a ksiądz Karol siedzi właśnie przy tym biurku. Panie, bo nauczyciel to jedno, ale i reżyser, i scenarzysta to drugie. No tak, tutaj muszę z przyjemnością powiedzieć, że jakoś tak przez te lata się nauczyłam. Nauczyłam się, bo przecież nikt mnie tego nie uczył, pisać scenariusze. Oczywiście zawdzięczam tutaj dużo księdzu Romanowi Wiśniewskiemu, który był autorem pierwszych sztuk, kiedy był jeszcze proboszczem w Drelowie. No jak poszedł, zostawił mnie z tym, troszkę mi potłumaczył, więc musiałam dzieło przejąć. Jakoś tak wyszło, że 15 sztuka została napisana. To, co zostaje niezmienne, to to, że te sztuki przedstawiają uczniowie gimnazjum.
Oczywiście i to jest dla nich wielki zaszczyt. Od wielu lat już mamy castingi do tych sztuk, nie musimy ich namawiać absolutnie, wręcz odwrotnie. Są łzy rozpaczy wtedy, kiedy widzą, że jednak się nie dostali. No niestety mamy tylko tyle ról. W tym roku było dosyć sporo, bo 17, ale mimo tego odrzuciliśmy z przykrością kilkanaście osób, czy może nawet kilkadziesiąt. I uczniowie grają z wielkim zainteresowaniem, z wielkim wkładem takim emocjonalnym w to wszystko, także cieszymy się tu i rodzice są zaangażowani. Jest to fajne. Mogli po troszeczku opisać to przedstawienie dzisiaj. Kto wziął w nim udział? Nie chodzi mi o aktorów, ale chodzi mi bardziej kogo przedstawiali. Tak jak mówiłam na początku tutaj tej naszej uroczystości, że chciałam pokazać tych wielkich bohaterów, którzy wyrośli na unickich świadectwach. I to jest ksiądz Karol Wajszczuk, który był proboszczem parafii Drelów po I wojnie światowej. Ten, który miał świadomość, na jakiej niezwykłej ziemi przyszło mu sprawować swoją misję i dlatego spisał zeznania z 17 stycznia 1874 roku, żeby przekazać je potomnym. Dzięki temu my takie dokumenty mamy i wiemy, co tutaj się działo na tej tragicznej ziemi drelowskiej. Niezwykły organista, niezwykle utalentowany, tragiczna postać Antoni Patkowski, który był wielkim patriotą i też zakończył swoje życie za działalność patriotyczną w Oświęcimiu, podobnie jak ksiądz Wajszczuk, który zginął w Dachau. Franciszka, gospodyni księdza, tak jak mówiłam, niewiele o niej wiem, ale dowiedziałam się, że była niezwykle taką gospodarną, ofiarną gospodynią i miała bardzo często gości, ponieważ ksiądz Wajszczuk był bardzo gościnny. Michał to dziadek mojego męża, którego znałam, bo zmarł w 85 roku, także w Drelowie akurat już kilka lat byłam, już byłam tutaj, wyszłam za jego wnuka, także postać niezwykle barwna, nawet mi bardzo szkoda, że ja nie byłam świadoma jeszcze wtedy, ile on ma ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Na szczęście no, rodzina tutaj przekazuje, jego synowie także mówią ciekawe bardzo rzeczy. No, barwna postać, energiczna, wielki przyjaciel księdza, on chciał go nawet uratować z rąk tych hitlerowców, ale ksiądz sobie zdawał sprawę, że jeżeli Michał go uratuje, to zapłaci za to ludność Drelowa, także powiedział: nie Michał, ja po prostu mam taką ofiarę, muszę złożyć. Ciekawostka, pierwszy szofer chyba w Drelowie. Tak jest, no niezwykła ciekawostka, jak nam opowiadał tutaj jeden ze stroków, no z tym samochodem to tam różnie bywało, prawda, on więcej był ciągnięty końmi, czy dzieci pomagały ze szkoły nawet wyciągać z błota, ale samochód był. Do Radzenia was zaprosili. Tak, nie pierwszy raz. Jesteśmy w Radzyniu goszczeni przez księdza Wiśniewskiego, także na pewno pojedziemy w najbliższym czasie. Teraz taki czas właśnie, styczeń to czas unitów, także z wielką przyjemnością wystawimy tam sztukę, bo ksiądz Roman, bardzo mu wiele zawdzięczamy. A potem był pogrom, a potem była śmierć. Czy ktoś to pamięta? Czy będą pamiętały o tym kolejne pokolenia? To świadectwo trzeba przekazać. Trzeba przekazać. Nazywam się Mariana Opalko. Pamiętam ten dzień. Wiedzieliśmy już, że Ruscy chcą zamienić nasz kościół na cerkiew. Ludzie szli na wezwanie Pawluka. Poszedł też mój ojciec i brat. Ludzie idą bronić kościoła. Co mam robić? Przecież dobrze wiesz. Ale muszę zostawić ciebie samą. Z maleńkimi dziećmi. To naszego Stasia też zabierasz? Jest już prawie mężczyzną. 16 lat mu skończyło. Niech się uczy, jak bronić wiary. Wiem. Dobrze mówisz. Niech się uczy. Helenko, jeśli nie wrócę... Nie mów tak. Helenko, jeśli nie wrócę, wychowaj nasze dzieci w miłości do Boga i ojczyzny. Opowiedz im, że je bardzo kocham, ale nie mogę postąpić inaczej. Wrócisz. Wrócisz. Razem je wychowamy. Potomkini jednego z bohaterów dzisiejszego przedstawienia. Jestem córką Antoniego Patkowskiego, który zginął w Oświęcimiu, ponieważ śpiewał
pieśni patriotyczne i został oskarżony. I tym sposobem dostał się najpierw na zamek w Lublinie, później do Oświęcimia. I tam w 1942 roku zmarł. Pytają mnie ludzie drelowscy, jak jeszcze byłam takim dzieckiem, a czyja ty? Ja mówię Patkowska. I wtedy te babcie, bo to przeważnie starsze panie z ławeczki przed domem. Oj, a czy ty pamiętasz ojca? I w ich oczach wydobywały się łzy. Ja mówię, nie pamiętam. Miałam 2,5 roku, więc trudno, nie pamiętam. Dzisiaj przedstawienie, jak było odegrane, wzruszyło na pewno. Bardzo, bardzo, bardzo jestem pełna podziwu pani Ewy Strok. Bardzo. I tej młodzieży, która tak się swobodnie czuje już na scenie. Rodzina Pawluków w Gajówce mieszkała? A gdzieżby indziej, jak Szymon Gajowym był? A jak żyli? A jak te dwa gołąbki. W miłości i zgodzie. A jaka radość była, jak dzieci na świat przychodziły. Ale to szczęście długo nie trwało. Opowiedzcie to wszystko. Zapisać to chcę. A trzeba, bo to taka ofiara, że chyba już prosto do nieba poszli. Niech ksiądz zapisze, że życie swoje wszyscy od Pawluków, cała rodzina za wiarę świętą ofiarowali. Pawluk to od zawsze w konspiracji działał, to na śmierć na pewno był przygotowany. Ale żeby to matkę i dzieci wymordować. Kozacy. A któż by inny, ci oprawcy bez serca. Kiedy zobaczyli, że Pawluk obroną naszego kościoła dowodzi, to chcieli go złamać. I co zrobili? Ano wysłali kilku na koniach do Pereszczów. Ludzie we wsi widzieli, jak kozacy do lasu naszego jechali. Eksponujecie swoich bohaterów, męczenników drelowskich, ale to dobrze. Męczennicy drelowscy żyją w kulturze i pamięci mieszkańców Drelowa. Tak i absolutnie nie będę tutaj w niczym przesadzał, jeśli powiem, że to są patroni całej gminy. Nie tylko z naszego kochanego gimnazjum, które, tak jak wcześniej zapowiadałem, przetrwa perturbacje najprzeróżniejsze. Nawet jeśli by statusu organizacyjnego takowego nie miało, to na pewno ta szkoła, która pozostanie i będzie miejscem kultu tradycji onitów jak najbardziej, ponieważ już to jest nowa jakość, to już właściwie coś, to jest historycznie zapisane. A dlaczego? Dlatego tak mocno, dlatego tak wpisane w genotyp drelowian. Dlatego, że to są nasi przodkowie i wcale nie w przeszłości, nie aż tak odległej. Trudno w to uwierzyć, ale wielu z nas może jeszcze doszukać się korzeni, ja również. Cieszę się bardzo, bo akurat dziś moja córka wcieliła się w rolę Marianny, a jestem w stanie udowodnić, że jest to daleka, bardzo daleka moja również rodzina. W związku z tym wielu mieszkańców Drelowa to te osobiste związki z unitami, z tymi bohaterami spod kościoła z 1874 roku po prostu genetyczne ma. Dlatego opisując tą rzeczywistość sprzed stu kilkudziesięciu lat i przenosząc ją współcześnie, czujemy się zobowiązani, żeby to robić i stąd też myślę, że ta siła tego przekazu. A to, o czym mówiliśmy wcześniej, jest to też kształtowanie osobowości. Jestem przekonany o tym, że ci wszyscy aktorzy, którzy przez te 15 przedstawień tutaj się przewinęli, te sto kilkadziesiąt już osób, mają odebrane poprzez tą lepszą lekcję historii obywatelskiego wychowania i patriotyzmu drelowskiego, umiłowania do tej ziemi, jak nie jedni studenci, którzy przez lata mogą studiować i pogłębiać wiedzę na ten temat. Gniew jest zrozumiały. To, co zrobili nam oprawcy, było potworne. Ale nie pozwólcie, aby gniew i ból zbyt długo powstrzymywały wybaczenie. Ale wciąż boli. Wybaczenie jest przede wszystkim dla was. Gdybym im wybaczyła, to tak jakby usprawiedliwiła to, co zrobili. To uczciwe wobec ofiar? Kochani, wybaczenie nie oznacza usprawiedliwienia. A wymierzenie sprawiedliwości to sprawa Boga, nie człowieka. To trudne.
Żeby było łatwiej, powiem wam jeszcze coś. Ci, którzy cierpieli tu, w imię tego drelowskiego kościoła, a już są przed boskim majestatem, już wybaczyli. Jestem jedną z nich. Jak co roku mam okazję być u was 17 stycznia już któryś z kolei raz. Jestem pod wrażeniem. To jest rzeczywiście godny podziwu, że udaje się wam za każdym razem wydobyć z własnej historii coś nowego i jakieś nowe światło rzucić na to, o czym ogólnie wszyscy wiedzą, ale myślę, że za taką ogólną wiedzą nie zawsze stoi konkret, który można przełożyć na jakiś taki praktyczny pożytek duchowy na dzisiaj. Dlatego właśnie takie wprowadzenie, jakie dzięki wam mamy, jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Utrwalenie historii unitów dał się tutaj poznać i jest zachowywany w pamięci ksiądz Karol Wajszczuk. Niewątpliwie ogromnie ważna postać dla historii waszej parafii, ale też dla historii naszej diecezji, która zbliża się do 200. rocznicy swojego istnienia powoli. No i dla historii w ogóle Polski, historii Kościoła. Jest to jakiś przyczynek, który też rzuca ważne światło na historię tę ogólną. Czasem, prawda, ktoś jest dumny, jak jakiegoś aktora gdzieś blisko zobaczy. A tu patrzcie, ile wspaniałych artystów mamy. Jak to idea unitów, cały artyzm w okolicy wywołuje, ja tu patrzę na państwa nowaków, na tych wszystkich, którzy brali udział w rekonstrukcji, angażowali się i tak dalej. Ile wspaniałych księży mamy i patrzcie, czy jakieś gminne centrum kultury, dom kultury w powiecie, w województwie, zawsze biskup nawiedzi kiedyś? U nas ksiądz biskup przyjedzie, wspaniały księża. Po dzisiejszej wspaniałej uroczystości i po spektaklu przygotowanym przez nasze dzieci, teraz wiecie, jak to dziecko potrafi do łez doprowadzić, prawda? Ale w tym jak najlepszym tego słowa znaczeniu, w jak najlepszym charakterze, łez wzruszeń, łez wdzięczności, łez radości, że to młode pokolenie, wspaniale kształtowane przez naszych nauczycieli, przez panią Ładę, przez pana dyrektora, przez panią Dorotę, oddaję hołd naszym bohaterom, nie bałuję się powiedzieć patronom naszej gminy, nie tylko parafii, ale też nas uczy. Uczy nas wrażliwości, pamięci, szacunku dla bohaterów, zobowiązania do bohaterstwa w wymiarze współczesnym, o czym wspomniał ksiądz biskup. Bo każde czasy mają swoich bohaterów, jak to zostało już powiedziane od każdych. Współczesnym tym czasom wymaga się innego bohaterstwa. Unici ponieśli śmierć, pełni świadomi tego, co bronili, a bronili rzeczy absolutnie podstawowej, najważniejszej dla każdego człowieka, czarnego, białego, a nawet żółtego, czy zarośniętego ze straszną brodą, której się teraz tak bardzo obawiamy. Wolność i szacunku dla życia, i szacunku dla innych, i miłości. W obronie tego zginęli prawa do wyznawania własnej religii. I tego szacunku winniśmy im gratulować i o tym szacunku mówić. Jestem pełen podziwu, jak pan dyrektor potrafi zorganizować pracę szkoły, że szkoła coś takiego wytworzy. Panie wójcie, na ręce pana wójta składam słowo uznania. Gdyby się dało, scenerię taką razem z obsadą przenieść już nie na deski w Rodzyniu, bardzo bym się cieszył. Dalsze podziękowania to zacznę od najmłodszych, naszych aktorów. Ich ciężka praca, bo przez
4 miesiące popołudniami, bo w 14 tego nie było, popołudniami o 17 o 19, czasami dwa razy w tygodniu przyjeżdżali, ćwiczyli, no i efekt dzisiaj zobaczyliśmy. Również podziękowanie ich rodzicom, bo oni także przyczynili się do tego, że może zwolnili z części obowiązków, czasami przywozili tutaj do Derlowa, żeby na próbach uczestniczyć.